Dziesięć gniotów, które odniosły sukces, jest tak, że pewnymi obiektami w naszym wspaniałym społeczeństwie ludzie się bardzo fascynują, ubóstwiają wręcz. A tak człowiek siedzi, patrzy i nic w tym nie widzi fascynującego, wręcz przeciwnie. Czasami aż dziwi się, że ktoś takie badziewie mógł zrobić i będzie o dziesięciu takich gniotach. Czasami to będą konkretne elementy, czasami bardziej ogólne pojęcia, czasami całe zjawiska. Netflix internetowa wypożyczalnia. Sukces Netflixa można zrozumieć. Jest to dość proste. Pierwsi wpadli na świetny pomysł, teraz są jednak już lepsi, a Netflix zostaje trochę na dnie pod kątem jakości. Produkcje robione na jednokopy to wszystkie aż do granic możliwości wypiększone, różowe, cukrowe, poprawne, w tym poprawne politycznie. Wiecie, lubię, gdy film jest sztuką, a tam miejsca na sztukę od dawna nie ma. Jasne są jakieś dobre produkcje Netflixa, ale mówię ogólnie o tej platformie. Widzieliście Wiedźmina? Czy dostrzegacie tutaj choć ziarno duszy? No właśnie, ja też nie. Jasne, młodszej publiczności, czy też mniej wymagającej, rzuci się byle jaki ochłap, mówiąc, że to jest modne, i będzie to społeczeństwo nasycone. Ale jak ktoś wymaga czegoś więcej, to na Netflix się tego nie znajdzie. Także Netflix jest ostoją filmów, ale nie filmów jako sztuki, ale filmów jako komercji. Piła seria filmów o psychopatycznym zabójcy granym przez Dobina Bella. Pierwsza część miała sens, była mroczna, była ciężka, był to thriller psychologiczny, bohaterzy stali przed bardzo ciężkim wyzwaniem i walczyli z własnymi słabościami. No bomba, ale jak to czasem bywa, twórcy podchwycili sukces i zaczęli tworzyć następne części, w których już nie martwiono się o psychologię bohaterów, o fabułę czy o emocje. Cel był jeden, wymyślić jak najbardziej brutalną maszynę do zabijania. Może i to miałoby sens, gdyby właśnie były ciekawe postacie, klimat, fabuła, ale nie. Piła stała się jednym pokazywaniem jak się zabija i nic, absolutnie nic oprócz tego. Jaki to ma przekaz? No, no właśnie, straciło to wszystko z czasem sens, po prostu. Fame MMA, gala Freak Fight w Polsce, biorą w nie udział znani youtuberzy. A nawet rycerze, temat na czasie nie? Może tak mniej poprawnie fame MMA to gola, w której biorą udział patologiczni, twórcy internetowi i pseudocelebryci dole dziecięcej publiczności. Zrzesza się tam kluski, które w życiu nikt by nie nazwał sportowcami, a wszystko w celu zarabiania, no bo jaki to ma inny sens. Jest to rozwój dla nich? No nie, oni potrafią tylko pić i przeklinać. Jest to promocja sportu? Tylu świetnych zawodników czeka na powołanie do jakiejś federacji. Bez wątpienia jest wiele osób, które zyskałyby światową sławę, ale nikt ich nie dostrzegł. Ale po co dostrzegać talenty, jak można zrobić to? No co to kurde jest? Naprawdę nie czujecie zażenowania, gdy patrzycie na ten cyrk, zamiast promować ludzi wartościowych, to się promuje jakąś patologię z głębin internetu. YouTuberzy. No a jak już jesteśmy przy YouTubie, no to przecież trzeba o nich wspomnieć. Tylko nie mówię o konkretnych twórcach, bo są na tym portalu komicy, publicyści, filmowcy, muzycy i to jest jak najbardziej spoko. Dnem są ci YouTuberzy, do których żadnego innego określenia nie można przypiąć. Mówiłem o tym już kiedyś. Utworzyły się dwa światy. Jeden to taki bardziej dojrzały, gdzie ludzie fascynują się jakimiś talentami czy ludźmi, którzy coś osiągnęli i próbują też coś osiągnąć. Druga część to banda bez talentu wspierana przez kolejnych bez talentów, którzy nie potrafią robić nic i swoje nic nie robię, nie pokazują na YouTubie, a pozostali nic nie robią, co oglądają ich i nikogo to nie rozwija. Wiecie, to taka mentalna pustka jest. Ja wiem, że dzieciaczki, których na pewno jest dużo, nie wiedzą o czym mówię, chodzi o to, że każdy twórca coś wnosi do świata, a modne stało się po prostu wydurnianie przed kamerami i to zyskuje popularność i fanów. Nie rozumiem. Kim trzeba być, żeby to robić i kim trzeba być, żeby to oglądać? Pudelki, no i inne bzdety, czyli poważna publicystyka. Po wpisaniu pudelek w Google dostają to. Kto to czyta? Jeśli istnieje takie badziewie, to ktoś musi to czytać. Jest to jedna z tych, nie wiem, gazet, portali bardziej, które za wszelką cenę chcą przekroczyć granicę, wepchnąć się komuś do łóżka, później opisać, że na złym boku śpi. A co to kogo obchodzi? Esport. Gry dokładnie tylko, nie te ambitne, które opowiadają jakoś fabułę, albo rozbudowują psychologię postaci. Po co to komu? Dawaj, ponapieprzamy, w lola, tam się biega i uderza, ale fajnie. Nie rozgaduję się, przechodzę do rzeczy. Gry komputerowe też są sztuką, co udowadniają takie studia jak Rockstar, ale niektórzy też traktują to jako machinę do pieniędzy, czyli to samo co na przykład z filmami. Przy tym powstało coś takiego jak e-sport, czyli oni się nazywają sportowcami. Nie, nie są sportowcami. Sport to forma aktywności człowieka mająca na celu doskonalenie sprawności fizycznych w ramach współzawodnictwa indywidualnie lub zbiorowo według reguł umownych. Czasami się zalicza również aktywność psychiczną, ale to są wyjątki, jak na przykład szachy i nie mówcie mi, że szachiści są sportowcami, więc gracze też nimi są. Nie, bo szachy to wyjątek, tak? Ci sportowcy to raczej przeciwieństwo sportu. Dlaczego? Bo to nie rozwija po prostu. Ja na przykład w trakcie tworzenia tego kanału nauczyłem no, się bardzo szybko pisać bez patrzenia na klawiaturę i wcale to mnie nie czyni sportowcem w kategorii pisania na klawiaturze. To jest zwykłe dowartościowywanie się przez przegrywów życiowych. Gry to rozrywka, reset i przeraża mnie to, że niektórzy uznają to za życie. To Kolejny film gniot na naszej liście. Temat filmu to poruszałem już tyle razy, że tutaj lekko tylko to podsumuję. Film to są dwa. Jeden z 1990 roku jest świetny, drugi z 2017 jest gniotem. Jest to idealne ukazanie jak zmieniło się nie tylko kino, ale jak zmieniła się widownia. W starym to mamy klimat, mamy niepokojące oczekiwanie, mamy psychologię. No i mamy pokazanie takich peryferii gdzieś w Stanach Zjednoczonych, a w nowym to mamy masę straszaków, jumpscarów i przeklinających dzieci. Hahaha, ha, ha, jakie to śmieszne dno. Open Air Festival, festiwal muzyczny odbywający się na terenie Gdyni oraz gminy Kosakowo od roku 2003. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w Warszawie w 2002 roku. Open Air to festiwal tandety i kiczu. Uuu, mocne słowa, A czemu tak? Ano już mówię, jest wiele festiwali, w tym w Polsce jest Woodstock, który teraz nazywa się Poland Rock, jest to hipisowsko pankowała za wolności totalnej, jest Seven Festival, który tworzy bardzo mistyczny klimat tymi swoimi oświetleniami, choćby za granicą jest Wacken, Rock'em Ring czy Shiget. Są to miejsca, które mają swój urok, swój klimat i służą do wyrażania swojej wolności, swojego wewnętrznego ja i zaprezentowania się. Na festiwalu możesz być sobą, po prostu na openerze tak nie ma opcji. Jest festiwalem mody. Jak nie jesteś modny i bogaty, to nie masz co tam się pokazywać. Obowiązkowy jest wianek na głowie, modne ubrania i oczywiście pozory bogactwa, bo pewnie większość tych osób pracuje w osiedlowych żabkach. No, jedzie się tam do lasu i wszystkie te banalne rzeczy, które są modne, tam trafiają, jak na przykład jestem miłośnikiem koszulek w kwiaty i będę odebrany tam jako kosmita, bo koszule w kwiaty nie są modne. Trzeba kabaretki założyć, ten pas w robieniu loda na szyję, po się. Ciekawe, kiedy Starbucksa tam otworzą, żeby z kubkami ludzie robili sobie zdjęcia. No, Lansik. No, zobaczcie, też taki choćby Burning Man. Tam jest też taki festiwal trochę na pokaz, tak? Przynajmniej częściowo. Dużo osób tam jedzie się pokazać, zaprezentować, coś porobić, zdjęcia, czy się pochwalić, ale to ma wszystko styl. Jest to sztuka i to jest chwalenie się swoją sztuką. Czasami może i podświadomie, ale jest to oaza sztuki, a taki opener, no to Dupa, że tak delikatnie powiem. 50 twarzy Greya. Angielska powieść erotyczna. Akcja rozgrywa się głównie w Seattle. Książka opisuje relacje i stosunki seksualne między absolwentką uniwersytetu a młodym biznesmanem Jezu. W tym stosunki sadomasochistyczne. Jezu, dobra, o tym będzie zaraz. Dodatkowo jest film amerykańsko-angielski, dramat erotyczny z 2015 roku. Jakie to jest baziewie? To wszyscy wiemy, a dlaczego? Bo jest to głupkowaty romans. Sam temat jest idealny, bogaty biznesman i studentka i się on nad nią znęca. Można z tego zrobić brutalny, mroczny thriller psychologiczny. Zresztą to nie trudne, bo robiono już tak, na przykład w teledyskach. Merlin Manson, The Pretty Class Lordi, znowu Merlin Manson, Ramstein. Powstawały zresztą filmy z podobnymi elementami, jak na przykład Sekretarka z Maggie Gyllenhaal, tak? Ale na co komu wartościowe kino. Walni, my tani, romans, nastolatki się ucieszą, będzie fajnie, a później pójdą na Open Air. Wiecie co mam na myśli? Chciałem tutaj podać przykład tego internetowego badziewie, ale jak zacząłem wnikać w temat, to tych przesiągniętym autotunem raperów jest cała masa. O co w tym chodzi? Wytłumaczcie mi. Rap może być dobry, co udowadniał m.in. tupak czy eminem, ale to co teraz się tworzy jest tragiczne. Temat też wiele razy rozwijałem, więc nie będę już bez sensu powtarzać tych samych słów. Wyjaśnijcie mi po prostu to zjawisko proszę, bo to jest naprawdę nie do ogarnięcia.